Tak. No więc tutaj towarzysz Michał, witamy towarzysza Henryka z KPP. Witam towarzyszu Michale, witam. No to co, to zaczynamy. To może moje pierwsze pytanie takie do KPP, to jest takie, no bo no jak się spojrzy na historię ruchu robotniczego, to zazwyczaj partie komunistyczne, to one były budowane na dwa sposoby. Albo było to poprzez wychodzenie bezpośrednio do klasy robotniczej, poprzez jakąś tam agitację pod fabrykami, na demonstracjach czy coś w tym rodzaju, albo skupianie się raczej na jakiejś takiej działalności teoretycznej, propagandowej. No i mój problem z KPP jest taki, no, że ja nie widzę ani jednej, ani drugiej działalności. Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że problem się trzyma historię. Lata realnego socjalizmu w Polsce spowodowały, że działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nauczyli się, że to działa się w taki schematyczny sposób, czyli przez zebrania w zakładzie pracy, najczęściej było osiedlowych kół, to jakoś nie pamiętam. No i wstępowanie ludzi do partii przez zakład pracy było w miarę proste, bo wiadomo, sekretarze mieli łatwy dostęp do potencjalnych kandydatów. Skończył się ten okres i po rozsypaniu PZPR ci, którzy mocno wierzą w ideały socjalizmu, pewnie nie bardzo wiedzieli, co z tym fantem robić. Powstały bardzo wąskie grupy zwolenników socjalizmu. KPP powstała dopiero w 2002 roku, znaczy powstała jako organizacja zarejestrowana, oczywiście ruchy prowadzące do niej. Istniały wcześniej Związek Komunistów Polskich, Proletariat, tam jeszcze wcześniej były jakieś inne organizacje. No i znowu ten mechanizm takiego standardowego działania, zebranie, jakieś wewnętrzne uzgodnienia. Trwało to znowu do czasu, dopóki nie zaczęli się towarzysze z racji wieku wykruszać. Propaganda kapitalistyczna cały czas stara się zohydzić pojęcie komunizmu. Ma to jakiś wpływ niewątpliwie na młodych ludzi, bo niestety niewielu jest młodych kandydatów do partii. Nawet powiedzmy bardzo niewielu, bym tak to powiedział. No i dlatego trzeba to niewątpliwie zmienić. No ale czy mogę? Tak. Bo ja bym przerwał tutaj, że w sprawie tych młodych działaczy, to nie jest troszkę tak, no, że zawsze tam, gdzie jest społeczeństwo kapitalistyczne, gdzie jest ostry wyzysk, tam pojawia się jakiś sprzeciw wobec tego systemu, taki instynktowny, i ci młodzi ludzie, gdyby oni widzieli partię realnie działającą, która coś robi, to oni by do tej partii wstąpili. A wina nie leży po stronie tych młodych ludzi, tylko wina właśnie leży po stronie organizacji, które no nie są przystosowane do tych nowych warunków. Zgadza się, właśnie to próbowałem powiedzieć, może nie udało się tak jak chciałem, że działa ten schematyzm przekazany z działalności PZPR. Schematyzm powstał, jak mówiłem, przez wygodnictwo tamtego okresu. Było łatwo, więc to w każdym członku partii się działo, że to się tak łatwo działa. Dzisiaj, kiedy są nowe czasy, myślę, że starzy działacze mają pewien problem z tym. Natomiast zgadzam się, że aktywność jest no taka zewnętrznie widoczna, mała, żadna może nawet, złośliwi powiedzą. Ale ona skupia się w tej chwili w takich formach takich doraźnych, typu jakaś tam manifestacja Ruchu Sprawiedliwości Społecznej w obronie praw lokatorskich. W tej chwili nowa od 2 lat sprawa partii i
No, nie, no właściwie partyjki, nie zarejestrowane, ale jednak partyjki. Zmiana związana z aresztowaniem Mateusza Piskorskiego. A powoduje to pewną aktywizację młodych ludzi na necie, na internecie. Wiele osób o tym krytycznie się wypowiada. Trzeba by to zagospodarować, ale żeby teraz to zagospodarować, to właśnie trzeba młodych ludzi i trzeba właśnie takich działań, o których często nawet w swoich programach informacyjnych mówisz. No właśnie, ale czy KPP jest tą partią, jest tą siłą? No bo z tego, co ja tutaj słyszę, no to, że właściwie działacze KPP obecni, to oni wszyscy się wychowali w tej takiej no szkole PZPR-owskiej, gdzie się właściwie nic nie robiło, tylko do partii się należało. I po prostu no w tych dzisiejszych czasach no tej ostrej dekomunizacji właściwie, no gdzie no, dzisiaj, żeby powiedzieć o sobie w Polsce jestem komunistą, no to to kosztuje, no to są represje, te represje mogą się nasilać i czy po prostu no działacze no tak przedstawieni no tutaj w tym wywiadzie, no że ludzie, którzy wstępowali do partii w spokojnych czasach realnego socjalizmu, kiedy właściwie no nie wymagało to żadnych wyrzeczeń, czy ci sami ludzie dzisiaj, no oni są w stanie no się zmienić, no bo te nowe czasy wymagają zmiany. Trudno mi odpowiadać za wszystkich. Chyba mogą się zmienić, skoro ja jestem jednak i byłem członkiem PZPR i jednocześnie w tej chwili gorącym zwolennikiem zmian. Mam teraz wrażenie, może trochę źle, że późne, za późno, ale jest powiedzenie, że lepiej późno niż wcale, że w tej chwili lewice, a właściwie zwolenników komunizmu chcą jak przysłowiowe owce ostrzyc i zarżnąć. I z tym się nie wolno zgodzić. No ale teraz, żeby porwać tych młodych ludzi, pokazać im działanie, to najpierw jednak musi być grupka takich zdecydowanych ludzi, którzy będą odważyli, potrafią się odważyć wobec tego, co robi w otaczającej rzeczywistości propaganda i działanie partii kapitalistycznej, a konkretnie Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, no tylko, no bo jakby no wszystko sprowadza się do tego, no że ja jestem w tej chwili no na emigracji, no ale oczywiście ta emigracja no w każdej chwili może się skończyć. To jest tak, no tak jak Lenin w 17 roku no mógł wrócić, tak i ja mogę w każdej chwili wrócić, gdyby pojawiły się jakieś no możliwości działania, czegoś większego, no tylko pytanie jest, no ten kanał, to robota, którą ja robię, no to ma tam jakieś no grono ludzi, którzy to ogląda, docelowo jest... Ale przyznasz mi... No. Halo? 200 osób, które cię słucha, to jeszcze żadna aktywność, jak z tej aktywności związanej ze słuchaniem twoich programów informacyjnych przełoży się to na grupy aktywistów, wtedy będziesz mógł... No właśnie, coś nas rozłączyło. Tak, tak. Więc ja może dokończę to pytanie i o co mi chodzi? No mi chodzi o to, że no, uważam, że dla jakiegoś tam młodego działacza, który nigdy w życiu nie był w żadnym ruchu politycznym, zaangażowanie się polityczne jest jak najbardziej ważne. No i nie ma co czekać na sytuację, kiedy ja będę wracał do Polski. Jeśli już dzisiaj istnieje partia, no to no, powinien się taki człowiek w coś organizować. No tylko no niestety no, z KPP mam dużo tych pytań. No ja się boję jednej rzeczy, no, że po prostu ludzie, którzy dzisiaj czy pod wpływem jakichś swoich przemyśleń, czy pod wpływem tego, co ja robię, mają rewolucyjne poglądy, że oni wstępując do KPP i widząc te metody działania, jakie dzisiaj oferuje im KPP, no to oni de facto, no zamiast popchnąć tą KPP do przodu, oni sami się jakby dostosują do tego poziomu działalności KPP i to będzie ze szkodą dla tych ludzi i przede wszystkim ze szkodą dla polskiego komunizmu. Ale czy ty nie podchodzisz do tego zbyt idealistycznie? Skąd teza, że ci młodzi ludzie wstąpią? Przecież to, że ty wypowiadasz pewne tezy, że ktoś ciebie słucha,
pomijając, że jest to ciągle jeszcze za mała grupka tych słuchaczy, czy z tego słuchania i potwierdzania twojego sposobu myślenia wynika działanie? Ja nie jestem tak pozytywnie nastawiony. Próbuję obok różnych aktywności w internecie rozmawiać z różnymi ludźmi i każdy kontruje jak może taką propozycję współpracy z partią, bo mówi, zaraz zarzuca, no przecież was represjonują. Zdaje się, że to połączenie jest marne, bo ja sobie gadam, a to... Tak, ale towarzyszu, czy wy tam macie zasięg? Nie wiem, czy nie jesteście w jakiejś piwnicy, czy coś? I powinienem bez problemu mieć. Aha. Nie wiem, co to może powodować. W środku jestem w miarę ziutko, pół metra. No dobra. Czyli... Coś. No próbowałem powiedzieć, że ludzie, młodzi nawet, już o starszych, to w ogóle nie wspomnę, których namawiam do wstąpienia, są nieprzekonani co do tego wstąpienia, bo boją się, myślę, że się boją. Daleko nie szukając, fakt, że wczorajszy komunikat o zainteresowaniu stroną facebookową 1 maja info powodował telefony, co się z tym może dziać. Czy jak ja tam korespondowałem na tej stronie, czy nie wezmą mnie na przesłuchanie. No i co o tym można powiedzieć? Ja myślę, że to jest właśnie problem bezpieczeństwa. Ludzie tak bardzo nie chcą narażać swoje interesy w imię szczytnych ideałów. Owszem, ideały, ale no, moje bezpieczeństwo jest ważniejsze i to u młodych ludzi, jak zjawisko takie występuje, no to nie zdziw się, że u członków partii z wieloletnim stażem, czyli już praktycznie weteranów ruchu robotniczego, powoduje, że jest paraliż działalności partyjnej. Tak to wręcz oceniam. Trzeba to zmienić. Ja próbuję coś w tej sprawie robić, więc mam grono, no niewielkie, ale jednak takich ludzi, którzy pewnie to zmienią, ale to potrwa. Znaczy, no ja to patrzę raczej z tej perspektywy, no że działalność rewolucyjna, przynajmniej ta prawdziwie rewolucyjna, no zawsze była represjonowana przez państwo i właśnie te represje państwowe, no one odsysały od tej partii no oportunistów. No jeśli my spojrzymy na życiorys Marksa, Lenina, wszystkich tych rewolucjonistów rosyjskich, ilu tych rewolucjonistów zostało, no czy zesłanych na zesłanie, czy powieszonych, czy rozstrzelanych, no to no, my no, nie mamy moralnego prawa mówić, no, powoływać się na rosyjskich rewolucjonistów, których wieszano, rozstrzeliwano i mówić, nas represjonują. No, do tej pory to, co się dzieje w Polsce, no, to jest tam jakieś gadanie o tym, no, że coś tam, może zdarzyć. Że kogoś tam zdelegalizują. Nawet ja, jak miałem no, represje, które były wobec mnie, no to one skończyły się na tym, że po prostu no, dostałem wyrok 100 dni z możliwością zapłacenia, więc zapłaciłem, wyjechałem. I ja tutaj jak rozmawiam w Paryżu z różnymi emigrantami, między innymi z emigrantami z Kurdystanu, tam właśnie z tureckiego, i kiedy oni mi mówią o swoich represjach, jacyś komuniści, którzy przez 20 lat siedzieli w tureckim więzieniu i oni później uciekli na zachód i oni po tych 20 latach w tureckim więzieniu nie wyrzekli się komunizmu, to mi aż wstyd mówić, że w ogóle jakieś represje mnie spotkały, bo oni to rzeczywiście... No ja się z tobą zgadzam, to są zupełnie inne warunki, więc te warunki inną jakość ludzi kształtowały, kształtują i pewnie jeszcze długo kształtować będą, bo Turcja przy swoich autorytarnych działaniach pozostaje. Niemniej jednak mówimy o Polsce i nie można tu tych warunków z Kurdystanu przenosić. Tu ludzie są, jak mówiłem, rozleniwieni wieloletnim, 50-letnim stanem rzeczy.
stan funkcjonowania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nie można powiedzieć, że nie wywarł wpływu na osobowość ludzi. No dobrze. I to trzeba zmienić. Po prostu to trzeba zmienić, ale w tym celu muszą krzyknąć się tacy jak ty, tacy jak Mateusz Cichocki. Ja mam chęć dodać do tego swoją cegiełkę, tylko to trzeba też zrobić formalnie, więc ci ludzie muszą właśnie zalegalizować. Dobra, nieważne. Uprawomocnić swoje członkostwo, a nie tylko potwierdzanie, opowiadanie się po stronie socjalizmu. To trzeba po prostu działać formalnie. I koniec. Jestem wtedy członkiem partii i mam prawo do nazywania się komunistą. Jestem towarzyszem partii. A tak, to nadużywasz na przykład ty sam tytuł towarzysz, bo towarzysz, to ty może jesteś sztuki informacyjnej, ale nie towarzysz partyjnej. No i na przykład to jest jedna sprawa. No dobrze, a ja bym tutaj takie pytanie zadał właśnie towarzyszu. Jaka była wasza reakcja w dniu rozwiązania PZPR-u? Bo wy byliście wtedy... No tak. Ja w ogóle jestem oburzony, że tacy ludzie pojechali i 80% prawie wyraziło wolę rozwiązania partii. Jak można dopuścić było, że tacy, że proszeniem szmaciarze dostali mandat delegata? Ale dostali. To był taki czas, w którym ja na przykład pamiętam sytuację, w której pojechałem do sekretarza wojewódzkiego ze skargą na coś tam, a on, towarzysz sekretarz wojewódzki, powiedział, wy mi towarzyszu nie będziecie kat rozliczać. No krew mnie wtedy zalała, po dzień dzisiejszy siedzi to we mnie i nie wolno na przyszłość, kiedyś o tym, będę o tym mówił, będę o tym pisał, gdziekolwiek się da, nie wolno dopuścić, aby takie bufony znalazły się na funkcjach, wysokich funkcjach, bo to spowodowało, że partia właśnie padła. Taki bufon jeden z drugim, nie dość tego, że nie robił sam nic, to jeszcze takich młodych napaleńców, bo ja wtedy miałem 25 lat, zostałem, że tak powiem, zrównany do poziomu podłogi. I to dzisiaj ten uraz na tle tego gościa, którego nazwiska nie zapamiętałem, ale pierwszy gendelizał. W każdym razie uraz mi zrobił i tego typu ludzie absolutnie nawet w partii być nie powinni. A byli, bo to była partia kierująca państwem, więc pchali się do niej z tych powodów oportunistycznych, bo kasa to się liczyła i tyle. Dobrze, to ja może zadam pytanie o KPP, o wasz stosunek do niepodległości, to znaczy ta historyczna KPP z dwudziestolecia międzywojennego, to ona raczej w kwestii niepodległości Polski, no to miała taki stosunek, no, że Śląsk to właściwie trzeba oddać Niemcom, że tutaj niepodległość dla Ukrainy, niepodległość dla Białorusi i była taka, no, w tej kwestii no, polskiego państwa, raczej taka minimalistyczna. A później, no kilka lat później, no doszło do zmiany po likwidacji KPP, kiedy powstał PPR, no to ta nowa formacja PPR, no to ona z kolei kwestię niepodległości Polski, no to postawiła jako ta kwestia, no, najważniejsza. No. Więc ja mam, no właśnie, co wy o tym sądzicie? To prawda, odległa już historia, niemniej jednak na pewno negatywnie oceniam tamtą postawę pierwotnego KPP. Ja myślę, że też uzasadnienie jest proste, bo w owym czasie w ruchu socjalistycznym była idea internacjonalizmu i myślenia, że robotnik nie ma ojczyzny. Teza aktualna po dzień dzisiejszy, niemniej jednak w sytuacji zagrożenia kapitalizmem, to trzeba socjalizm budować gdzie się da, chociażby w małych organizmach państwowych. Dowiódł tego swoim działaniem
Lenin i państwo rosyjskie. Skąd to akurat dobrze trafiło, bo Rosja akurat nie do bardzo małych państw należy, więc mimo prób zniszczenia jej poradziła sobie z atakami. Zmieniły się czasy. Polska Partia Robotnicza otrzymała z międzynarodówki komunistycznej polecenie walki o interes narodowy i broniła tego interesu narodowego. Także no, sytuacja zmienia się dialektycznie w zależności od sytuacji. Dzisiaj jesteśmy za tym, żeby bronić interesów proletariatu na całym świecie, ale najpierw budujmy w ramach swojego państwa. Jakby w Polsce była już sytuacja, w której partia osiągnie władzę i będzie miała możliwość oddziaływania na ruch sąsiadów, na przykład proletariat czeski, słowacki, niemiecki, to porozmawiamy, ale to na ten moment jest chyba za wcześnie o tym rozmawiać, bo to jest pieśń no, najbliższych 100 lat, takie mam wrażenie, jeżeli popatrzeć na sytuację bieżącą. I na teraz to nie ma co rozmawiać o historii. Myślę, że ważniejsze jest działanie praktyczne. To, co my tu i teraz możemy zrobić. No dobra, ale to w sprawie działalności praktycznej właśnie to, co dzisiaj my możemy zrobić. No to w ciągu tam ostatnich 10 lat doszło w Polsce do dużych zmian demograficznych. No z jednej strony duża część Polaków, takich jak ja, wyjechała. Równe są liczby, ale możemy przyjąć załóżmy 1,5 miliona, że wyjechało. Z drugiej strony... To wie, czy nie wyższa jest, dlatego że dziwnym trafem spisy ludności, które kiedyś były robione jawnie, robi się teraz w sposób bardzo sekretny. Wyczytałem, bo nawet nie odczułem, spis ludności z 2011 i żadnych takich danych kompleksowych, jaka jest liczba ludności w Polsce, nie ma. No dobrze. Może ja ich nie umiem znaleźć, ale nie ma. Nie, no moim zdaniem te dane mogą rzeczywiście być utajnione, no ale w każdym razie druga część pytania, no w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpiło inne zjawisko, to znaczy no zjawisko, którego ja już de facto nie widzę, bo ja jestem we Francji od tego czasu. Z tego, co tam czytam, słyszę, no to, że do Polski przyjechała duża rzesza Ukraińców i to głównie robotników. No i to jest... I to prawda. No i teraz nawiązując do tych analogii z przedwojenną KPP, no to Komunistyczna Partia Polski była jedyną partią no, w polskim, wśród tych polskich partii politycznych, która aktywizowała komunistów ukraińskich. Powstała ta Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy. No i czy jest w ogóle no, przy założeniu, że te tendencje będą się nasilać, to znaczy, że Polska coraz mniej będzie krajem narodowym, a coraz bardziej właśnie będą tutaj pojawiała się czy mniejszość ukraińska, czy jakieś inne mniejszości, które to mniejszości no, przez te wszystkie inne partie prawicowe są raczej pogardzane czy coś. No, jedyną siłą, która może stanąć w obronie właśnie tych ukraińskich robotników, czy białoruskich, czy jakichś tam, którzy przyjadą, czy wietnamskich, no to czy wy jako polscy komuniści właśnie odwołujecie się do tej tradycji KPP, tworzenia tych partii komunistycznych narodowych jako taka federacja? Dobra, stop. Pytanie rozumiem, ale znowu jedno ale, a bardzo istotne ale. Idziesz mocno do przodu, o 3-4 kroki za szybko do przodu. Najpierw ta partia, którą reprezentuję, musi nabrać bojowej mocy. To, co ty sam w swoich programach mówisz, to, czego od tej partii oczekujesz, to musi stać się rzeczywistością. Kto wie, czy właśnie dzięki działaniom represyjnym aparatu, chciałoby się to powiedzieć, niesprawiedliwości, może się ta zmiana pokoleniowa nie dokona. Bo jednak tylko, że musi to być kompleksowe działanie i wszystkich takich grup sympatyzujących z socjalizmem, nie zwracających uwagi na podziały, jakieś tam maoiści, topiści, to wszystko de facto nie ma znaczenia. Liczy się działanie. A działanie musi się sprowadzać do tego, że
są młodzi ludzie, którzy potrafią ponieść transparent z napisem Komunistyczna Partia, powiedzmy Poznań, Komunistyczna Partia Polski, Wrocław, Gdańsk i tak dalej. Niech ludzie widzą, że ta partia jest, no ale czy oczekiwać można tego od weteranów, od ludzi, którzy chodzić nie mogą, a cóż dopiero maszerować transparentem, załatwiać sprawy w urzędzie, bo trzeba by załatwić zgodę na takie manifestowanie. To jest zadanie typowe zadanie dla ludzi młodych. Tych młodych ludzi dzisiaj najpierw musimy porwać mocą naszej idei, a później od partii wymagać. Dobrze, że już nie musimy walczyć o jej legalizację, bo dzisiaj to, co ty na przykład w którymś filmie mówiłeś, że zarejestruję sobie partię, to wywołuje, we mnie wywołało pusty śmiech, u dziesiątków innych pewnie także, bo ty mam wrażenie, że tak bardzo zerwałeś się od realiów, że nie zdaję sobie sprawy, jaka to by była droga przez mękę, gdybyś podjął taką próbę zarejestrowania partii. Nie mówiąc o tym, że to jakie potężne pieniądze byś musiał mieć, także to nie ma tak, że to w kapitalizmie jest za darmo. Tak to wygląda. No, jakby ja to raczej podchodzę do tego tak, no, że dopóki że partii się legalizuje po to, żeby zyskać coś propagandowo. Czyli załóżmy, jest grupa ludzi, która chciałaby wykorzystać trybunę parlamentarną albo czas telewizyjny w czasie kampanii wyborczej, właśnie jakichś wyborów, no to wtedy przydaje się ten szyld zalegalizowany, no bo to jest ta droga, która otwiera no, drogę do legalnej działalności, ale nie chodzi o legalną działalność dla samej legalnej działalności, tylko żeby wykorzystać debatę publiczną. Zaraz, stop, bo tu znowu nadinterpretujesz możliwości, jakie ci przyniesie fakt zgłoszenia do wyborów. Czas antenowy przydzielony przez Państwową Komisję Wyborczą jest niewspółmiernie niski do potrzeb związanych z ekspresją swojej idei, swojej kandydatury. Tu do tego trzeba szalone pieniądze. Ja ci powiem jedno, że na urząd prezydenta miasta kandydat włożył 120 tysięcy złotych własnych pieniążków. Urząd prezydenta miasta. To teraz wyobraź sobie, ile musi kosztować kandydowanie na urząd prezydenta Polski. Ja myślę, że 2 miliony złotych to by może być mało. A czy stać ciebie na to, żeby powiedzieć, dobra, mam 500 000 euro? Nie, po prostu, no być może to, co mówię, jest utopijne, no ale jednak jeśli spojrzymy na, nie wiem, ostatnie 10 lat i kilka różnych krajów, no to widzimy przykład no, partii, które właściwie powstają z niczego. Mamy ten Ruch Palikota, mamy przykład tego BP Grillo we Włoszech. Nie tak z niczego, nie tak z niczego. Ruch Palikota powstał z inspiracji finansowej pana Palikota, więc nie tak z niczego. I tak po kolei. Tak. No, nie, no, zazwyczaj to właśnie jest jakiś milioner, który to ten. To tak no właśnie, sponsoruje. We Francji jest Macron, też człowiek bogaty. Jeszcze tam, nie wiem, ten Trump, który no też nie był w polityce, a został prezydentem. Po prostu... No i a korzystał z olbrzymich zasobów, które wcześniej zgromadził, no to... A wcale nie wykluczone, że oprócz tego, o czym nie wiemy, na konto wpłynęły mu dotacje z odpowiednich kont sponsorów. No tego nie wiemy, bo no to zawsze fajniane rzeczy. Mamy partię razem, no. Jednak część tych ludzi z partii razem, no to zawsze działała gdzieś tam na marginesie. Udało im się wystawić listy ogólnopolskie. No to oczywiście... No przy wsparciu Gazety Wyborczej, więc tu poparcie medialne swoje zrobiło. A że do tego wszystkiego mówili to, czego nie mówiło SLD, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, no to w tym momencie zyskali to poparcie, które spowodowało, że i SLD, i razem dostały, nie dostały mandatów sejmowych. Czy to było sensowne? Odpowiedź jest dla mnie oczywista. Każde rozbijackie działanie w imię jakichkolwiek szczytnych ideałów powoduje, że przeciwnik mówi, róbcie tak dalej.
No dobrze, a to jaka jest ta koncepcja KPP? No bo właśnie, no wiemy, że wszystkie koncepcje, które są, to są nie działają, to jaka jest ta dobra recepta? Pierwsza sprawa to razem z tymi towarzyszami, z którymi rozmawiamy o potrzebie zmian, to uaktywnienie listy kół. Ja na przykład, nie wchodząc w jakieś tam tajemnice, wiem, że w okręgu, w którym działam, jest wielu członków, a ich praktyczna obecność jest żadna. I teraz trzeba do tych ludzi dotrzeć, no ale to są dane osobowe. I pytanie teraz, kto może udostępnić te dane osobowe? I no to musiałbym jednak mówić o szczegółach, a nie chciałbym o tych nie, no szczegółach. Dobrze, dobrze, tylko mówiąc, jest trudno dostać się do tych ludzi i dlatego wolałbym zupełnie świeżych, młodych ludzi na zasadzie takiego pewnego ryzyka, no bo też nie wiadomo, czy nowy człowiek za pół roku nie okaże się zdrajcą de facto. Ale mimo wszystko na dzień dobry wie, że chcemy zorganizować jakieś zgromadzenie informacyjne, że jesteśmy przeciwko obecności Polski w NATO, że istnieje w ogóle na transparencie będzie napis Komunistyczna Partia Polski i to w przestrzeni medialnej już spowoduje, że jest. No więc takie proste działania, ale do tych działań no, co najmniej 5-10 osób trzeba i to w każdym dużym mieście. A na razie to wygląda nieciekawie. No nic, no ja ze swojej strony mogę powiedzieć, no dla tych ludzi, którzy nas słuchają, którzy właśnie działają w jakimś mieście, szukają, no jak nie wiecie, gdzie się, jak zacząć działalność, no to zgłoście się tutaj właśnie do KPP. No na pewno dobrze jest się zgłosić i porozmawiać, no. Jest strona póki co jeszcze legalnie działająca na internecie com/pol.org. No ja tam dam później linka w opisie. No właśnie, no właśnie, to jest w zakładce kontakt, wszystko napisane, w jaki sposób się z partią skontaktować, więc dla osób, które nie mają związku z żadnym realnie działającym członkiem partii, jest to w jakiś sposób. A przede wszystkim ja ciągle podtrzymuję tezę, że tak Mateusz Cichocki, jak i Michał Nowicki, jako zaangażowani ludzie, jeszcze tak znany z internetu Łukasz Gajewski, ci ludzie muszą się skrzyknąć w takim sensie, że ja sam wstępuję i swoim dobrym przykładem mówię, proszę bardzo, ja jestem, robię to i to, to ty robisz, młody, no jeszcze nie towarzyszu, ale przyjacielu. I to, myślę, powoduje, że będzie pierwsza setka, chciałoby się powiedzieć, hunwejbinów, to może przesadzam oczywiście, bo to nie aż tak to widzę, no ale w każdym razie takich ludzi, którzy będą w stanie zorganizować to małe zgromadzenie informacyjne i protestacyjne przeciwko pewnym zjawiskom negatywnym, które funkcjonują w przestrzeni publicznej Polski. No, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że tutaj no, główny ruch należy do Mateusza Cichockiego, jako osoby będącej w Polsce, mającej no, mnóstwo jakichś tam znajomych na Facebooku o całej tej działalności. No ja... Prawda jest taka, no, że ja od lat 6 właściwie jestem poza Polską i wiele rzeczy, które ja mówię, ale... później ktoś mi mówi, no, że ja bredzę, bo to po prostu rzeczy w Polsce już są zupełnie inne, niż mi się wydaje. Dobra, przerwę. Jak ktoś ma taki zarzut, że ty bredzisz rzekomo, to niech po prostu sformułuje konkretne zarzuty, bo ja wcale tego tak nie odbieram. Mówisz, co prawda, bardzo w sposób, chciałoby się co tutaj powiedzieć, nawiedzony, no ale to jest bardzo pozytywna cecha. Ja wręcz życzyłbym sobie, żeby było ze 20 co najmniej takich jak ty ludzi i żeby ci ludzie nie zmienili bodaj zdania za na przykład 5 lat, bo to w ruchu robotniczym takie zjawiska miały miejsce, więc... Przed tym, Panie Boże, chciałoby się powiedzieć.
No, w każdym razie ta grupa aktywistów właśnie jest na Dzień Dobry. Młodych aktywistów potrzebna niezwykle. I nieważne, że oni mają dzisiaj jakieś tam zastrzeżenia, bo to czy tamto się zdarzyło. No zdarzyło się, no taka jest historia. Czy w związku z tym mamy nic nie robić, bo obrażeni jesteśmy na historię? No chyba nie. Aha, towarzyszu, czy wy widzieliście ten filmiki z manifestacji, które były w Paryżu pod ambasadą polską? No oczywiście, że tak. No właśnie, bo ja tam później byłem na zebraniu kilku organizacji komunistycznych, no i rzuciłem hasło zorganizowania jakiejś konferencji właśnie w Paryżu w sprawie represji wobec polskich komunistów. W tej chwili no jakby materiał na konferencję się powiększa, no bo tutaj no codziennie właściwie nowe rzeczy się dodają. No więc ja z tej strony no chciałbym tutaj, no problem jest taki, że no, żeby taka konferencja się odbyła, to ktoś by musiał tutaj z Polski przyjechać. No ja mogę tłumaczyć tą konferencję jako... Niewykluczone, że będę chciał być na ta... No myślę, że nie za szybko, jesienią, bo może prędzej się to finansowo po prostu nie udać, ale tak sobie gdzieś w tym czasie zorganizuję taką możliwość. Może prędzej, może latem. Zobaczymy. W każdym razie no nie tak szybko jeszcze. W związku z tym, że no, pewnie jest dobrym rozwiązaniem nagłaśnianie sprawy na zewnątrz, bo tu w kraju to jakoś reakcji nie widać. No, mówi się tu i tam o represjach wobec KPP. To dociera gdzieś tam do ludzi, bo jak prowadzę te rozmowy na internecie, to odbija się to właśnie czkawką, to, że ludzie nie chcą jakoś się wiązać, bo boją się, że spotkają ich jakieś represje. Nie bardzo wiedzą jakie, ale jednak represje. A po drugie mnóstwo osób mówi, że przecież komunizm, propagowanie komunizmu jest zabronione. Nadinterpretują zakaz propagowania totalitaryzmu, a nie komunizmu. No ale propaganda robi co może, żeby pojęcie komunizmu i totalitaryzmu zrównać. No i u młodych ludzi bez wiedzy fachowej to powoduje jakieś złe wyobrażenia, że przynależność do komunistów jest niebezpieczna, wręcz no, niezgodna z prawem. No dobra, a czy jest jakaś szansa, że w najbliższym czasie Komunistyczna Partia Polski stworzy jakiś kanał na YouTubie podobny do tego, co ja robię, żebyście właśnie na bieżąco mogli informować, co się dzieje, jak walczyć, no. No to w najbliższym czasie w jakiej perspektywie? Pół roku może tak, ale prędzej to nie widzę tego, bo zanim się ta grupka skrzyknie, zanim zaczną się możliwości działania, bo to trzeba po prostu ludzi z różnych miast zyskać i dogadać się co do tego, gdzie by powiedzmy było takie miejsce, w którym ktoś działa. Zresztą w wielu przypadkach w domu się nie da zrobić, aczkolwiek może akurat w twoim przypadku to potwierdza, że może. No nie wiem, porozmawiamy o tym w pewnym czasie. No w każdym razie, no, wszystkie te formy tradycyjne są dobre, jak wychodzenie na ulicę, docieranie do ludzi pod fabrykami na demonstracjach, ale no, są, no, XXI wiek, to daje nowe możliwości. Jak ja widzę na przykład po ludziach z mojej pracy, no to no, kiedy my mamy tylko przerwę, no to tam najpierw ludzie zjedzą coś tego, a później każdy wyjmuje telefon i te 15-20 minut do końca przerwy, to ludzie siedzą w telefonach i bardzo często na YouTubie, no patrzą co słychać, no. Więc dlatego to jest tak ważna jest ta nowoczesna propaganda, no. No, ja nie twierdzę, że to jest niewłaściwy sposób. Na ten moment brakuje takiego aktywu, który te sprawy będzie mógł pilotować, bo to nie da się, że każdy robi wszystko, ty robisz jakąś robotę, nie jesteś w stanie zajmować się wieloma innymi. I w partii tak właśnie też musi być, że ktoś
zajmie się działalnością informacyjną, natomiast pozostali będą na przykład pilnować sprawy organizacyjne związane ze skupianiem się w różnych miastach typu Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk i tak dalej. No, krótko mówiąc, przede wszystkim najpierw aktywistów potrzeba, i to młodych, pełnych energii, nawet na cenę tego, że mają powiedzmy złe doświadczenia, to może nie, ale raczej złe opinie o dotychczasowej sytuacji. No jest może zła, ale to jak chcesz coś zmienić, to nie patrzysz się na to, że było źle, tylko robisz to może... O, przypomniało mi się w tym momencie takie zdanie Kennedy'ego, który powiedział, nie patrz, co kraj może dać tobie, popatrz, co ty możesz dać krajowi. Ja myślę, że mimo tego, że to akurat burżuj powiedział, to odnosi się do wszystkich ruchów, także komunistycznych. Dobra, to ja mam taką propozycję, no, że na przykład w tej chwili, jak trwa cała ta kampania dekomunizacji, a więc ta dekomunizacja to zarówno represje wobec żywych komunistów, jak i represje wobec komunistów już martwych. No, wszystkie te kwestie zmiany ulic, usuwania pomników. No tak, tak. To no i chore, jak nie wiem, no, ale no, ta patologia ma miejsce i wcale nie zamierza ustąpić. No w każdym razie ostatnio tam 1 marca w Warszawie była demonstracja na 250 osób pod siedzibą IPN-u, właśnie jakoś tam przeciwko IPN-owi, więc widać, no, że ten potencjał walki z dekomunizacją, on jest szerszy niż samych komunistów. No, że ta, załóżmy, no, ja przez komunistę to rozumiem kogoś, kto mówi o komunizmie, ale kto ma też pozytywny stosunek do Związku Radzieckiego. Wielu niestety ludzi w Polsce odwołuje się do tradycji marksistowskiej, no ale zajmuje się głównie pluciem na Związek Radziecki. Ale moje pytanie jest takie, no, czy właśnie pod tej kwestią, no dzisiaj najważniejszą chyba walki z dekomunizacją, jest możliwa taka sytuacja, że KPT stworzyłaby jakiś taki no, ogólnopolski front walki z antykomunizmem i wciągnęła w ten front także tych takich marksistów, no nie wiem, antystalinowskich, czy jak oni się tam określają. Po prostu no, na zasadzie zjednoczmy się teraz, bo jak nie, no to PiS za kilka lat wszystkich nas rozwali. No. Ja cały czas takie stanowisko wyrażam w publikacjach necie. Ci, którzy znają już moje nazwisko i czytają moje publikacje, mogą to potwierdzić. Jestem zdania, że solidaryzujmy się wszyscy, którym nie pasuje odwoływanie się do amerykanizmu, bo oczywiste jest, że to no może oczywiste dla ludzi tego typu jak ja, że Amerykanie to nie są żadni przyjaciele, to są po prostu wyrachowani ludzie, którzy mówią o przyjaźni, a jednocześnie cały czas myślą, co mogą dzięki tej przyjaźni, w cudzysłowie, pozyskać dla siebie. No niestety jest bardzo wielu naiwnych ludzi, którzy mocno w to wierzą. Przed wojną tacy ludzie odnosili się do Zachodu, przecież dzięki temu ta nacja przedwojenna przegrała, bo liczyła na Zachód. Dzisiaj liczy na Zachód amerykański. Jakie to może spowodować skutki, to nawet nie chcę myśleć. I stąd wszystkich tych, którzy się temu stanowi rzeczy sprzeciwiają, a jednocześnie na przykład domagają się współpracy z Rosją, mimo tego, że też jest kapitalistyczna. Jesteśmy za, bo Rosja jest potencjalnym dużym partnerem gospodarczym i to trzeba aż za ocean jeździć, żeby swoje produkty tam sprzedać. Można, ale no, to jest taka rozmowa, w której nie wiadomo, kto ma być jej odbiorcą, bo ci, którzy aktualnie rządzą, się wcale takimi opiniami nie przejmują, niestety. No, ja w sprawie Stanów Zjednoczonych to mogę powiedzieć tyle, no, że jakby różnica między tym, co było przed wojną i tym, co jest dzisiaj, jest taka, że dzisiaj Polska jest okupowana, no. Że sanacja była całkowicie jakby zależna gospodarczo od Zachodu, była gospodarczym karłem, no ale w Europie pokutował jakiś mit, że Polska to jest przynajmniej silna militarnie. Dzisiaj Polska
jest no, przede wszystkim militarnie słaba. Są wojska amerykańskie w Polsce. Całe polskie wojsko jest uzależnione właściwie od technologii amerykańskich. I no i to no dobra, ale my nawet nie wiemy, ile tych Amerykanów jest w Polsce. Najpierw była mowa, że to jest kontyngent powiedzmy 1000-osobowy, a ja mam wrażenie, że tam już jest dwie dywizje. Więc to już nie jest taka bardzo mała rzecz. Po cichutku przyjeżdżają małymi grupkami, ale co chwilę pokazuje internet, że trwa wyładowanie sprzętu w portach polskich. No to nie jest dobry prognostyk. No dokładnie tak samo wyglądał podbój Afryki, no, że właśnie zamiast jednej wielkiej inwazji, no to raczej no, na początku jakieś partnerstwo handlowe, coś tego, później mała tutaj armia dla bronienia interesów handlowych, a później no coraz większe uzależnienie. No w każdym razie no bardzo często było tak, że ci ludzie mieszkający w tych podbitych koloniach, oni przez bardzo długi czas w ogóle sobie nie zdawali sprawy, że w oczach Europejczyków to oni już funkcjonują jako kolonia. Oni cały czas mieli tutaj swój kraj zarządzany przez miejscowego jakiegoś króla, dyspotę, satrapę, jakiegoś coś tam, a po prostu no kraj ten realizował No dobra, ale popatrz, jak perfidnie działają zwolennicy kapitalizmu. Przyjeżdża, powiedzmy, batalion amerykański, robi się paradę, machają chorągiewkami ludzie, rozdawane są jakieś gadżety. No, naród jest pełen zachwytu, że wreszcie nas uszczęśliwili twoją obecnością żołnierze amerykańscy. No i internauci mówią, popatrz, jak ludzie pozytywnie odbierają wojska amerykańskie. Z czym ty chcesz walczyć? Puknij ty się w głowę, takie komentarze pod moim adresem. No i ręce mi opadają w tym momencie, że tak zdeprowowane zostało myślenie wielu patriotów. Ci ludzie uważają się za patriotów, a de facto działają przeciwko swojemu krajowi. No to takie rzeczy się szybko zmieniają. No, w latach 80. Stany Zjednoczone bardzo intensywnie wspierały Irak. I właściwie no, były Irak Saddama Husseina był głównym sojusznikiem amerykańskim no właśnie na Bliskim Wschodzie w latach 80. Minęło tam kilka lat i Irak był pierwszym krajem, który ten został zaatakowany przez Stany Zjednoczone. Dokładnie tak, bo w interesie Amerykanów nie było samodzielność Iraku, tylko poległość Iraku. Już na to Hussein zgodzić się nie chciał, w związku z powyższym musiał no, niestety zostać zlikwidowany. Hussein był potrzebny do momentu, do którego trzeba było walczyć z Iranem. I do momentu, do którego Polska jest potrzebna Stanom Zjednoczonym, nie wiem, do szczekania na Rosję, no to... Ale wystarczy, że przecież no, władza w Rosji tam doszliby do władzy jacyś tam liberałowie proamerykańscy. No i nagle by się okazało, no, że ten polska rusofobia już nie jest Amerykanom do niczego niepotrzebna. No. No tak, zgadza się. W tym momencie zostaniemy pozostawieni samym sobie, a Amerykanie będą bezpośrednio rozmawiać. Na dzień dzisiejszy przez to, że nie bardzo mogą się dogadać z Putinem, no bo on stawia na samodzielność państwa, a oni na podporządkowanie Rosji, no to jeszcze mamy jakąś szansę. Ale tak wielu ludzi trzeba zmienić, że no aż ręce opadają. Niemniej jednak ja mówię, nie wolno się poddawać, trzeba właśnie skrzyknąć, aby tu i teraz coś robić, ale to robić przez konkretne wzywanie do działania i rozliczanie i chwalenie się tym, co już udało się zrobić. A na dzień dzisiejszy no, niewiele się daje robić, skoro jeden towarzysz mówi, że ja nie wstąpię do partii, bo to jest tylko wydmuszka, bo to tylko papier, który ja będę miał wtedy, nie bierze pod uwagę, że można wtedy powiedzieć, ja mam prawną legitymizację do tego, żeby wzywać innych. To ty robisz, ja emigrant jestem członkiem partii, a co ty, obywatelu w Polsce, robisz, aby tą partię podnieść do poziomu pierwszej siły politycznej. Kiedy my będziemy mieli takie liczby ludzi z partii, jak przykładowo SLD, która de facto nie jest partią lewicową, ale w potocznym odczuciu obywateli jest traktowana jak lewica,
to inaczej będziemy rozgrywać sytuację. Natomiast no, o tym my dzisiaj mówimy. Dalecy jesteśmy od takiej sytuacji, a chciałbym to zmienić. Nie tylko ja, podejrzewam. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że no, w sierpniu będę w Polsce. No, Mateusz Cichocki organizuje zjazd polskich komunistów. No i ewentualną decyzję o moim członkostwie właśnie w KPP, no to właśnie po to jest taki zjazd, no kiedy już no ileś ludzi się zgromadzi w jednym miejscu i wszyscy razem zdecydujemy, tak, idziemy do KPP. Jeszcze wcześniej któryś z internautów, nie będę wymieniał nazwiska, organizuje grupkę zwolenników socjalizmu, tak to nazwę, albo może przeciwników kapitalizmu raczej, tak, w dniu 1 maja. Chcę się wybrać, chcę z tymi ludźmi się spotkać, nie wiem ilu ich będzie, ale dobrze by było na przykład, żeby Mateusz Cichocki w tym spotkaniu uczestniczył. Skądinąd słyszę, że zaproszony został Piotr Kiszewski. Może będzie, zobaczymy, czy... To jest jakby pierwszy krok, oby tylko, mówię, do tego spotkania doszło i żeby w wyniku tego spotkania zostało bodaj jedno właśnie małe ogniwo warszawskie, które będzie coś robiło i na pewno wśród nich nie będzie takich ludzi, o których w którymś filmiku mówiłeś, że jakiś gamoń nie potrafił powiedzieć, czy jest KPP. No, tak, kiedy słuchałem twojego komentarza, to śmiałem się, bo po prostu dziwiłem się, to czemu go niszczy, skoro to był człowiek, który może nawet nie należał, na pewno nie należał do KPP, ale kazali mu trzymać stada, więc trzymał. Został zaatakowany przez dziennikarza, nie umiał nic powiedzieć mądrego, a w tym momencie towarzysz Michał jedzie po nich jak po łysym psie. To nie chodziło o to, że ja nie lubię tego młodego towarzysza, no chodzi po prostu, no, że, no... On nawet może nie był towarzyszem, po prostu był wykonawcą, kazali mu trzymać, no trzymał. Po prostu, no ja, no moja przygoda z marksizmem zaczęła się jeszcze w latach 90., jak miałem lat 14, no i później, no miałem kontakt z taką sektą, nazywała się Spartakusowska Grupa Polska. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, czy nie, no ale taka sekta. No oni, jak miałem te kilkanaście lat, spotykali się ze mną co kilka tygodni, dawali mi jakąś broszurkę, kazali mi ją przeczytać. Jak nie przeczytałem, to na mnie krzyczeli, rozmawialiśmy o tej broszurce, czy coś. No to nie były miłe rozmowy. No ja tak przychodziłem, jak oni mnie tam wkładali ten marksizm łopatą, no. No ale od tego czasu coś takiego mi zostało, no że jednak... No, kadry partyjne muszą reprezentować jakiś poziom, no. Że to, no, nie jest dla... Dobra, ja nie wiem, jak wygląda sytuacja w Warszawie. Jeszcze aż tak wtajemniczony nie jestem. No, myślę, że w momencie, kiedy będę miał możliwość odnieść się do konkretnej osoby, która za koło warszawskie odpowiada, jakoś tutaj te relacje informacyjne nie są najlepsze. Wynikają, mówię, ze zmęczenia psychicznego, bo jak się co pewien czas dostaję informację, że mam się zgłosić na posiedzenie sądu, który po raz enty rozpatruje, jakiego rodzaju artykuł napisałam, czy napisałem, kto opublikował w piśmie Brzask, kto zezwolił na publikację pewnego przykładu, no to trochę to niszczy psychikę osoby pełniącej funkcję kierowniczą w partii. Ja w tym momencie oczywiście w pełni rozumiem kierownictwo Krajowy Komitet Wykonawczy, no niemniej jednak, żeby im pomóc, to muszą wejść do działania zgłosić się nowi, bojowi towarzysze, którzy niezależnie od tego, że tam te postępowania trwają, a co jeszcze ciekawsze, niezależnie od tej sprawy, bo tu może być tak, że w końcu sąd odstąpi, bo tak prawdę mówiąc trudno udowodnić, że partia działa totalitarnie, to toczy się postępowanie w prokuraturze krajowej mającej na celu skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację Komunistycznej Partii Polski
pod zarzutem, że popularyzuje postacie czołowe postacie totalitaryzmu. Mamy na myśli towarzysza Stalina i towarzysza Dzierżyńskiego. Zdarza się nam o tym pisać. Zdarzało się może raczej, pismo już w tej chwili powodów prozaicznych i finansowych nie wychodzi. Ale idąc tym śladem rozumowania, to podręczniki historii należałoby zakazać jako źródło propagandy totalitarnej, bo przecież w podręcznikach historii też są wymieniane te nazwiska i jakoś do podręczników historii nikt nic nie ma. A za publikację w piśmie członków kierownictwa KPP uważa się ich za zwolenników totalitaryzmu. No, mówię, chory kraj, no ale tak. No, najbardziej chore jest to, no, że główną takim dziedzictwem Stalina z punktu widzenia Polaka są granice Polski. Granice obecnej Polski zostały dokładnie wyrysowane przez Stalina na mapie. Więc jeśli PiS chce zdekomunizować całkowicie stalinizm, no to pierwsze, co powinien zrobić, to się wyrzec z tych granic. Nie, no o tym nie rozmawiajmy, bo to od razu ręce opadają. Oni są w przekonaniu własnym patriotami, ale działają na szkodę tego kraju i to nawet nie ma po co rozmawiać, bo w kręgu pewnych ludzi o pewnej wiedzy historycznej to jest oczywiste. Ale czy dla nich jest oczywiste? Może jest oczywiste, ale może to są po prostu wyrachowani gracze polityczni. Ja się nie zgodzę z tym, że oni są patriotami. No jeśli my spojrzymy na tą obecną ekipę, no to tak, Beata Szydło była wyszkolona w Waszyngtonie. Morawiecki też tam jakieś cały czas na zachodzie mieszkał i jakieś tam pieniądze tam robił. I ileś osób no, podejmujących decyzje właśnie w rządzie PiS-u, to albo to są jawni agenci, którzy ileś tam lat w tej Ameryce byli, albo po prostu no, mają jakieś tam swoje układy. No w każdym razie... Ale dobra, zgadzam się, że jest tak, jak mówisz, ale teraz Ludek, który jest związany religijnie z Kościołem katolickim, nie dość tego, że propagandowo słyszy to, co słyszy, to jeszcze do tego w kościołach tu i ówdzie słyszy poparcie dla władz w radiu pewnego zakonnika też, że to zachowanie jest najlepsze z możliwych, to jak taki człowiek ma myśleć o swoich władzach inaczej? No to jest pewna praca do odkręcenia tego sposobu myślenia. Tu jest problem. No dobra. A ja jeszcze jedno odnośnie premiera. Ja nawet niedawno wyraziłem myśl, pytanie, dlaczego właśnie on został premierem. Czy to była tylko gierka prezesa PiS-u, a czy nie było to przypadkiem pochodną pewnych uzgodnień w Waszyngtonie, w wyniku których pan Morawiecki musiał zostać premierem? Tego nie wiemy i się nigdy nie dowiemy. Nie no, w Unii Europejskiej od jakiegoś czasu no, w iluś różnych krajach do władzy dochodzą bankierzy. No. Tak jest z Macronem, tak jest z tym Barroso. Ale właśnie, pytanie, jakie za tym wcześniej szły uzgodnienia, bo to do wiadomości publicznej nigdy się nie dostanie. A jakieś czynniki powodują. To nie jest tak, że o tak, proszę, jesteś Macron doskonały, dostajesz prezydentem. Na pewno nie było to tak. Tylko gdzieś tam trwały rozmowy, zauważono, że ma pewną umiejętność medialną i w związku z powyższym sprawdzano, na ile on ruchowi finansowemu może pomóc. No, we Francji to było tak. We Francji to było tak, że było dwóch kandydatów, których kapitał popierał. Tym głównym kandydatem był ten François Fillon. I na początku jakby on miał to poparcie, tylko no wyszło, że no to był człowiek zawsze taki z drugiego szeregu politycznego. On był z drugiego szeregu, to miał ile rzeczy za uszami, ale to ludzie o tym nie wiedzieli. W momencie, kiedy on został głównym kandydatem na prezydenta, bo wszyscy wcześniej myśleli, że to Sarkozy będzie kandydatem. On pokonał Sarkozy'ego w prawyborach. No to okazało się, no, że ten Fillon to tyle ma różnych przekrętów,
że no, to kompromitacja. Nie kwalifikuje się na kandydata. Tak, tak. I to był ten moment, kiedy no, Macron, będący jakoś tym kandydatem, no, mający tam poparcie w okolicach 3-4%, no nagle wszystkie media nagle zaczęły pompować Macrona. No. No więc mówię, to są mechanizmy mniej jawne niż nam się wydaje. One pozornie są demokratyczne, ale podkreślam, pozornie. Są rzeczy pewne uzgadniane w kręgu bardzo niewielkim i konsekwencją tych uzgodnień jest później taka zmasowana działalność medialna, a ta w dzisiejszych czasach robi robotę no straszną, można powiedzieć, bo człowieka znikąd winduje do funkcji prezydenckiej. No dobra, to co to? To chyba, mam nadzieję, że się zobaczymy w sierpniu, ewentualnie kiedyś indziej, nie wiem, czy... Niewykluczone, że prędzej, a natomiast cały czas oczekuję wspierania mnie i wszystkich komunistów w odnowie nie jakościowej, tylko ilościowej. O, ilościowej, bo pozyskanych dwóch towarzyszy na przykład, no, to jest kropla w morzu potrzeb. No to towarzysze, którzy tego słuchacie, to kontaktujcie się z Komunistyczną Partią Polską. No, trzeba tą partię wzmocnić ilościowo. Zdecydowanie tak. I tym hasłem pozostańmy w kontakcie. Dobra, pozdrawiam. Dobra. Pozdrawiam za jedno.